Maluje to, co akurat mu w duszy gra. A reżyser, czy też scenarzysta też robi filmy o tym, co mu aktualnie w duszy gra. Ja zrobiłam ten film właśnie z potrzeby serca, bo mnie się wtedy tak trochę świat zawalił. Napisała na okładce mojej książki pod tym samym tytułem Moje córki krowy pisarka Joanna Bator, że dorastamy dopiero wtedy, kiedy odchodzą nam rodzice, bez względu na to, ile mamy lat. I ja się z tym zgadzam. I myśmy z siostrą tak naprawdę zostały po 40 dwie stare krowy, jak to by nasz tata powiedział, jako takie no dziewczynki wciąż jeszcze. Przed zdjęciami, dokładnie rok i tam chyba 3 miesiące przed zdjęciami już dostałam pierwszą wersję, ale tak naprawdę, ponieważ jak już ruszyła machina produkcyjna, jak już film dostał dofinansowanie i wiedzieliśmy, że będziemy na pewno kręcić, to tak naprawdę już takie przygotowania aktorów, jakieś rozmowy odbywały się w przeciągu ostatnich tam 2 miesięcy i tych spotkań było parę. To jest taki scenariusz, właściwie tak dla aktorów ciekawy, te role są tak dookreślone i właściwie bogate, że nie było potrzeby robienia wielu prób, też nie chcieliśmy tego zapróbować, ponieważ tutaj ważna też była jakaś taka spontaniczność, prawda, i nie chcieliśmy tego po prostu przygotowywać jakoś tak naprawdę mocno i robić z tego spektaklu, tylko po prostu spotkaliśmy się parę razy, rozmawialiśmy o postaciach bardzo dużo, o tych relacjach i gdzieś tam sobie w głowach poukładaliśmy, jak każdy chce, żeby ta rola wyglądała, jak to ma się zmieniać i później weszliśmy na plan. Your imperfect
Connections up.